Witajcie moi drodzy w ten sobotni przedświąteczny poranek. Dzisiaj unboxing paczkowy od firmy Nash. Jest to Nash Mystery Box. Tajemnicze pudełko dostępne w trzech wariantach. Za 150, za 250 i za 500 zł. I właśnie tego najdroższego dzisiaj będziemy otwierać. Ciekawostką jest fakt, że w jednym z boksów można trafić sygnalizatory Nash Siren R4. No czy udałoby się? Oj, ale by było super. Pudełko zapieczętowane, nie wiadomo co się w nim znajduje, jest znak zapytania. Tutaj jest nawet taka mała informacja od producenta. Wartość produktów 1000 zł plus opakowanie. Czyli kupując takiego boksa za 150 możemy spodziewać się, że wartość akcesorii wyniesie 300 zł, za 250 500, no i tak dalej. Wiadomo, że tutaj powinno się znajdować 1000 zł w różnych produktach, haczykach. Dosyć ciekawie wygląda, bardzo fajna alternatywa myślę dla kogoś na prezent, szczególnie karpiarza. Trochę mnie korciło, żeby go wczoraj już otworzyć, dlatego powstrzymałem się, udało się i wspólnie z Wami zajrzę do środka, co jest tutaj w tym pudełku, ale gdzieś zostawiłem nóż. I później na sam koniec obliczymy wartość wszystkich produktów, czy faktycznie są one dwukrotnie większe. Lecę po nóż i zaraz otwieramy, bo sam już się nie mogę doczekać. Otwieramy plombę i zaglądamy do zawartości. No i na pierwszy rzut oka mamy trochę ścinków, takich świątecznych. Coś tutaj fajnego widzę. To na razie na bok. Pudło już otworzone, trochę gratów jest. No i zaczynajmy. Na początek chyba największa rzecz, jest to żyłka Ballet Mono 12 LB, 5,44 kg, 0,33. Tej żyłki używałem przez 2 sezony. Bardzo świetnie mi się sprawdziła, dlatego idealnie, bo na nowy sezon na pewno ją nawinę. Tutaj jest 1000 metrów, myślę, że ponad 100 taka kosztuje. Dalej mamy tunel PVA, 4-metrowy, 37 mm. No tak z 7-8 dych obstawiam, że też kosztuje. Super przyda się, dlatego że w ogóle już praktycznie siataczek PVA nie mam. Dlatego mega jestem zadowolony, idealnie się sprawdzi w przyszłym roku. Tu też mam jakiś tunel PVA, Claw Cracker, Bite Mesh, Super Arrow, 7,5 metra. To nie jest siatka PVA, tylko to jest taki tunel z siatką zabezpieczającą kulki. Wiecie, jak na łowisku gdzieś tam tej duże drobnicy, jakichś tam raków czy coś. To właśnie stosuje się takie siateczki na kulkę, żeby je zabezpieczyć. Myślę, że kiedyś na pewno z tego skorzystam, na jakichś takich trudnych łowiskach. Za 4,5 dyszki też obstawiam, że kosztuje. No i dalej mamy sporo akcesoriów, choć tutaj mam Stealth Controller Set. Jest to zestaw ciężarków, spławików do łowienia powierzchniowego. Nie korzystałem nigdy z tego, może wypróbuję w nowym sezonie, kto wie. No, obstawiam, że też koło stówki może kosztować. No i dalej tutaj mamy tak. Zestaw z gotowym przyponem Roni Claw Rig. Haczyk w rozmiarze 8, wytrzymałości 20 LB. Z wkrętką, tak, z wkrętką. Kolejny przypon jest Slip D Rig w rozmiarze numer 2. To już do takich porządnych karpi. Tutaj jest... No, na pewno będę użył. Dobra, lecimy dalej. Kolejny produkt, również Slip D Rig, tym razem z hakiem numer 6. Też sobie gdzieś tam na jakiejś komercji wykorzystam. No i akcesoria. Speed LED Clip. Jest to taki zestaw szybkozłączek z krętlikami, ale w których... to jest taki zestaw połączony, że po prostu zestaw końcowy tylko podwiązujemy sobie do końcówki, z drugiej strony montujemy przypon i tutaj już nic nie musimy robić. Na pewno będę z tego korzystał. Dalej mamy webcasta, również siatkę PVA. To jest uzupełnienie do tunelu, akurat tutaj 6 metrów w rozmiarze 18 mm. Tutaj mam 37. No, mogli dać w tym rozmiarze, ale też na pewno będę korzystał. Kolejne uzupełnienie siatki PVA. Tym razem 3 metry w rozmiarze również 18 mm o różnej, bo to jest super narrow, pewnie o różnych tych poziomach rozpuszczania. Dalej mam Trigalink
15 LB. Jest to materiał do tworzenia przyponów. Jest to plecionka, która stosowana jest głównie przy połowie tych ostrożnych karpi. 90 zł chyba pamiętam, że coś koło tego wychodzi właśnie za tą plecionkę. Ona jest taka elastyczna, przez co niweluje te kopnięcia karpia głową w wodzie i no na pewno w tym sezonie będzie używana. Dalej, no mamy tutaj jakieś gumki zabezpieczające, to tradycyjnie, to nie będę omawiał. Double. Mamy wkrętki, ale podwójne, połączone ze sobą. Wydaje mi się, nie używałem tego, ale to jest chyba ten systemik, który umożliwia nam szybką wymianę po prostu kulki z przyponu. Czyli jak robimy bałwanka, to na dół na jedną wkrętkę wkręcamy sobie kulkę tonącą, a na górę jakaś pływająca, możemy ją wymienić. Więc fajny system, myślę, że też z tego będę korzystał w tym roku, znaczy w przyszłym. Choć w sumie w tym, bo za tydzień już zaczynamy nockę karpiową. Tak, z 30 na 31 grudnia. U mnie sezon nigdy się nie kończy. No i przechodzimy do haków. Claw, rozmiar 7. Na pewno, bo chciałem z nich kiedyś skorzystać. Na pewno będą używane. Longshanki, twistery w rozmiarze 1. No to już na naprawdę grubego zwierza. Dalej mamy speedload clip. Również rurki zabezpieczające. Silikonowe. Rureczki silikonowe. Również tutaj jest chyba 10 czy 15 sztuk. Dalej mamy wkrętki Maggot. To jest wkrętka. A, już wiem, to jest wkrętka do robaków. Tak. Bardzo fajne rozwiązanie. Nie widziałem go jakoś wcześniej. Może gdzieś tam na filmie. Ale ciekawe rozwiązanie. Wkręcamy sobie kulę i do tego dookoła nabijamy robaki, przez co mamy taki efekt, wiecie, na górze robaki ruszające się, a na dole mamy kulkę. Świetne rozwiązanie. Na pewno skorzystam przy połowie właśnie takim zimowym. Lecimy dalej. Hook bait, pianki balansujące po prostu do zbalansowania sobie przynęty tonącej. Zrobić po prostu z niej, z tej kulki takiego waftersa, robi się dziurkę, następnie to się wkłada do środek kulki, przez co nam balansuje. Dalej mamy ten quick change, ble, 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 ble. Aha, są to takie ciężarki, którymi możemy zatopić przypon w rozmiarze small 0,3 grama. No też bardzo fajne rozwiązanie i też na pewno z nich będę korzystał. One są takie chyba przelotowe, tutaj widzę, na żółkę się je zakłada. Wcześniej z nich nie korzystałem, ale w tym roku na pewno będę. Haczyki, Twister Longshank, tutaj w rozmiarze chyba 7, tak, siódemeczki. Tutaj mamy jeszcze zestaw klipsów, on jest takim korpusem zabezpieczającym, aby chyba w odpowiednim momencie ten ciężarek nam wypadł. Też nie używałem tych klipsów. Tak, tu jest taka dziurka, tam są takie bagneciki, więc możliwe, że w tym roku też z tego systemu skorzystam. Plecionka przyponowa, Skinlink 15 LB oraz druga plecionka przyponowa, również ta sama 15 LB, ale tutaj mamy Steve, a tutaj mamy Semist. Dobra. OK, no i jeszcze tutaj mam, jak się tak patrzy i to aż czasami słowa się gubi. A więc tutaj mamy po prostu pozycjonery na haczyk. W rozmiarze size 5-7, czyli do haków od 5 do 7. Rozmiar extra heavy, które mają za zadanie poprawić wcięcie ryby. Dobra, nic tutaj już nie ma. No nie widzę, żeby coś było. A więc tak to wszystko się tutaj prezentuje. Trochę tych akcesorii jest. Ja zaraz Wam może to wszystko pokażę, choć może włożę do pudełka. Zobaczycie. Cóż, trochę tych akcesorii jest. Ja sobie to wszystko obliczyłem, poszczególne produkty, ile byśmy zapłacili za nie po prostu w sklepie. I wyszło mi 955 zł i 28 groszy. Tak więc jak widać, za produkty w paczce wyszłoby nas około 485 zł, czy tam 490, no w zależności od sklepu. Natomiast wartość tych wszystkich produktów ponad 950 zł i myślę, że no opłaca się.
Aczkolwiek sami wiecie, no to jest pudełko niespodzianka, nie wiemy co tam trafimy. Nad tymi tylko spławikami się zastanawiam, czy ich będę używał, ale tak, to ze wszystkiego praktycznie będę korzystał. No, mamy żyłkę, mamy jakieś tam przypony, są siatki PVA, są ciężarki, są materiały przyponowe, więc myślę, że na pewno ze wszystkiego będę korzystał i nie mogę powiedzieć, że nie jestem jakoś z tego zadowolony, dlatego na prezent jak najbardziej taki Mystery Box jest rewelacyjny. Powiem Wam, że jak się tak patrzy na te wszystkie produkty, to naprawdę Nash bije na głowę niektóre firmy pod względem właśnie tych akcesorii. O, tu jest taka nawet łyżeczka do nabierania od razu. No i cóż, moi drodzy, tak prezentuje się dzisiejszy box. Z okazji świąt życzę Wam wszystkiego najlepszego, samych rekordowych karpi na macie. Choć jak wspomniałem wcześniej, dla mnie sezon się nie kończy i już za tydzień planujemy zrobić karpiową nockę, o ile nas śniegiem nie zasypie, choć ma być temperatura na plusie. Jak widzicie, te produkty są całkiem ciekawe. Możecie znajomym na prezent jak najbardziej coś takiego kupić. Dlatego raz jeszcze dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, spotkań rodzinnych, szczęśliwego nowego roku, a już przed Sylwestrem, prawdopodobnie w sobotę o 10:00 pojawi się materiał Carprun 2023, klimat miejskiego wędkowania, choć podczas jego składania tak się nadenerwowałem, bo okazało się, że jedna karta pamięci wysiadła i blisko 1,5 godziny materiału straciłem. Dlatego muszę składać z tego, co zostało. Coś z tego na pewno wyjdzie. Dlatego pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. Do zobaczenia. Dzięki za wszystkie suby, łapki w górę. Cześć, pozdrawiam.